Cześć wam, dzisiaj jest Wizu Wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Weathering Waves w serii o tym samym tytule i lecimy powolutku na starcie ze względu na to, że jest spore zamieszanie, z którego muszę się wytłumaczyć, zanim cokolwiek się podzieje. Nie wiem, czy tutaj kota widać, ale kota siedzi przede mną i patrzy na mnie wymownie, więc... Bajer polega na tym, że dziś powinien być odcinek nagrywany przedwczoraj na wczoraj, ale ze względu na wyniki finansowe Hoyo zostało to przesunięte i wrzucone ekspresem i na wczorajszym odcinku powinna się pojawić jeszcze jedna informacja, której po prostu nie miałem, więc nie pojawiła się wczoraj, a powinna się pojawić jak najszybciej. Później dzisiaj, dlatego też odcinek powstaje nowy, a wczorajszy, przedwczoraj nagrywany odcinek będzie leciał na jutro, więc dziś macie odcinek 115 czy jakoś tak, zamiast 113, który miał być, bo został zamieniony ze 114 na miejsca. Spokojnie, to tylko cyferki, nie ma większego znaczenia, nie jest to aż tak duże zamieszanie, jakby mogło być. Więc tyle w temacie przesunięci, tyle w temacie zamieszania, a przejdźmy do tego, dlaczego mamy sytuację, jaką mamy sytuację, więc rolowanie startuje 7 września o godzinie 18, jeżeli ktokolwiek zainteresowany będzie, bo szczerze powiedziawszy, nie spodziewam się, żeby zebrało się na tyle osób, żebyśmy uznali, że jest sens. Bo będzie rolowanie po Shangliao, to jest postać, którą dostajemy za darmo i jeżeli są ludzie mega zainteresowani, to ja z chęcią z wami siądę, trzymając kciuki, tylko po prostu spodziewam się po tym, co dzieje się teraz w WoWie, jak duże jest zainteresowanie, jak bardzo ludzie są nahypowani, że postać, którą i tak nam dają za darmo, może jednak nie wypalić i może jednak nie zebrać tak dużego zainteresowania, żeby, no co jest kocie, pojawić się to na streamie mogło. Więc Zakier i Anaryna trzymają listę, Shangliao już 7 o godzinie 18 wstępnie, może niekoniecznie, ale wstępnie powiedzmy, że stream będzie. Jeżeli ktokolwiek chce, to walić do Zakiera i do Anareny jak w dym, a my specjalnie dla was zrobimy streama, jeżeli będziecie. Bo jeżeli nie będziecie, to nie będzie streama, to ja sobie odpocznę. Jednego dnia położę się może troszeczkę wcześniej, pewnie nie, więc sytuacja jest jaka jest. Mam nadzieję, że wam przyjdzie i nie za darmo, i za darmo, i że będziecie zachwyceni, będzie służył wam bardzo dobrze. A ja przeskoczę do kolejnej informacji teraz, którą są cyferki, czyli nawiązujemy do wczorajszego odcinka, gdzie mieliśmy z Sensory Tower wszystkie dane, no i tutaj Karekson bodajże momencik, żebym nie pokręcił, tak, mam, nie pomyliłem się tutaj, Karekson zarzucił informacją, że jest rozjazd w wynikach finansowych, bo to, co podawano w lipcu na lipiec dla Hoyo, nie zgadza się z tym, co podawano w sierpniu na lipiec, czyli prawdopodobnie mieli jakieś uzupełnienie danych i wyniki finansowe Hoyo wyglądają jeszcze lepiej niż wyglądały w lipcu, a wyglądały tam fantastycznie. A obecna wersja jest niezmieniona. Wygląda na to, że Karekson bardzo czujnie sprawdzał, czy coś się nie dowiedzieli o wynikach finansowych Kuro, bo tam wiemy, że było kilkanaście godzin padaki i drugiego czy trzeciego dnia banera, który był chyba tej Changli, chyba Changli to było, nie są zliczone wyniki finansowe z tego okresu, bo leżał system zliczania i nie było tych danych, nie udało się ich zgromadzić, co oznacza, że albo dorwali jakiś system, albo coś zadziałało jednak i dał radę te dane wyciągnąć, ale wygląda na to, że nie. Po prostu nikt nie ma tych danych zliczonych, nie ma ich w internecie, więc nigdy się nie dowiemy, dopóki Kuro tego oficjalnie nie ogłosi, ile wtedy zarobili, to nie dowiemy się, ile tego faktycznie było, więc z naszej perspektywy troszeczkę przypał, bo liczyłem, że może się uda, że może się dowiemy, ale wygląda na to, że nie, ale żeby było zabawniej, były błędy na Sensory Tower związane z Hoyo i grami Hoyo, Genshinem, Zenless Zero, Honkaiem, Star Railem. Pozdrawiam osobę, która wtedy mi na odcinku z Genshina cisnęła, że nie ma takich rzeczy, że na Sensory Tower się nie mylą, bo on sprawdzał Sensory Tower i wszystko tam jest. Nie, nie było wszystkiego. Teraz po miesiącu masz adnotację, że z samego Hoyo były problemy, a o Kuro wiemy, że były problemy, tylko nie wiemy jakie i nie wiemy, jakie są to wyniki finansowe teraz. To jest jedno. Ludziska, z drugiej strony dostałem alerty, można by to tak nazwać, alarm, że dzieje się bardzo źle, szczególnie jeżeli chodzi o PC-ta i PlayStation 5. To akurat nie dotyczy WoWy, bo nie ma WoWy na PlayStation 5, ale lecą głosy takie troszeczkę z internetu wyciągnięte bardziej, bo insajdu swojego nie mamy, przynajmniej nie wydaje mi się, żebyśmy mieli już swój insight i też nie wydaje mi się, żebyśmy prędko mieli, czy w ogóle mieli kiedyś w przyszłości, ale informacje są takie, że jeżeli chodzi o retencję, z dnia na dzień umarła do WoWy totalnie, ale nie tylko do WoWy. W Genshinie jest ten sam problem i w Genshinie na PlayStation 5 również jest ten sam problem, w Honkaiu Star Railu i w kilku innych produkcjach. I nagle tak we wszystkich grach z dnia na dzień retencja zdechła i Chińczycy w Chinach, bo mówimy konkretnie o Chinach, nie inne regiony, tylko Chiny. Gracze w Chinach przestali się logować do tych gier albo logują się dużo mniej, tak jak wcześniej wystukiwali w Genshinie tyle, ile dało radę i robili wszystko, tak nagle z dnia na dzień stracili zainteresowanie Genshinem, Honkaiem Star Railem, Zenless Zone Zero, Weathering Waves od Kuro Games również. Co się podziało i co się stało? Premierem miał Black Myth Wukong,
który jest w Chinach tak popularną grą, że wszystkie gacha gierki ucierpiały, szczególnie od grupy wiekowej, która ma ograniczony czas na granie, czyli chińskie dzieci mają 3 godziny dziennie na zabawę na telefonach, granie i tak dalej. Co oznacza, że jeżeli grają przez 3 godziny w Black Myth Wukong, to nie mogą się zalogować do Genshina albo do Weathering Waves zrobić daily, więc statystyki dla tych gier z dnia na dzień bardzo mocno klęknęły. Podobno wyniki finansowe tej mualani w Genshinie zostały zachwiane przez to, że Black Myth Wukong jest dostępny i dzieciaki wolały siedzieć i grać w Souls-like'owego Black Myth Wukonga, niż wbić na nowy teren do Natlanu w Genshinie i pobawić się tam. Ciekawa sytuacja, ciekawa informacja, tłumaczy bardzo wiele tego, co się na rynku teraz podziało, ale najpierw dostaliśmy z alertem, że ej, coś jest naprawdę nie teges, coś tam wysypuje, ale tylko na Chiny wysypuje, bo reszta świata wygląda bez zmian, a potem połączyli kropki, no, o tej godzinie była premiera i otworzyli serwery, to znaczy do ściągania Black Myth Wukong i wystartowała gra. Więc w tym momencie wszystko klęknęło we wszystkich innych grach. Nice. Przeskakujemy dalej ludziska, przeskakujemy do, uwaga, spekulacje i spoilery i spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być trefne od samego początku, a inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku, ale zmieni się do chwili wejścia na serwery live, więc mamy na samym starcie jedną rzecz, o której chciałbym powiedzieć troszeczkę bardziej, bo słyszę o niej z beta testów, że jest bardzo pozytywnie odbierana. Jeżeli nie pomyliłem nazw, to jest event o nazwie Fairy Tales Final, który jest koopowym eventem na aktualizację 1.3. Będziemy mieli tajemniczą bramę, dziewczynkę o imieniu Dorotka, nie jesteśmy w Kansas, która przez przypadek dostała się do innego świata i jest atakowana przez potwory i musimy jej pomóc. Na każdym poziomie możemy wybrać przyjaciół Dorotki, nie to żeby nawiązania, jako support Echo, które w znaczący sposób zbostują rezonatorów i ich moc. Możemy to wykonać solo albo z przyjaciółmi i od beta testerów słyszymy informację, że jest to jeden z lepszych koopowych eventów, jakie były w tego typu grach, że dostajemy faktycznie misję z jakąś drobną fabułą, rysem historycznym i zaczepem od początku do końca lecimy, nie że wbijamy na rękę, klepiemy wszystko i wychodzimy, tylko jest coś fajnego do zrobienia i jest to zaprojektowane i zaplanowane, że będziemy robili to z kumplami. Można solo, jeżeli macie zrobione mocno postacie, to się przez to przeturlacie oczywiście, ale jest to projektowane z myślą, że będzie się latało w parę osób, co jest mega rozwiązaniem. Wydaje mi się, że ten koopowy evencik może zrobić furorę wśród tych, którzy wciąż grają i na aktualizację 1.3 się nastawiają i tam spróbują ugryźć mocniej, więc wasze wrażenia i czy się nastawiacie na to, że ze znajomymi będziecie grali w Fairy Tales Final w WoWie, gierce, która mi się prywatnie z koopem w ogóle nie kojarzy, bardziej kojarzy mi się z bardziej rozwiniętym systemem walk niż Genshin i troszkę wyższym poziomem trudności niż Genshin, ale też nie jakoś super, hiper, wybitnie bardzo. No ale jest troszkę więcej walki, jest troszkę więcej zamieszania, więc teraz zbliża się koopowy event, który może robić furorę bardzo. Więc pamiętajcie, że mamy w tym momencie konkursy takie jak błogosławieństwo nocnej duszy oraz swadźba wesele. Te dwa i tu do zgarnięcia są albo figurki drukowane na drukarce 3D, albo blessingi czy odpowiedniki blessingów do innych gier, więc dla każdego coś miłego. Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez Barkross. Mam nadzieję, że poprawnie przeczytałem twojego nicka i jesteś awesome. Dziękuję za wysyłanie tak cudnych miejsc. Korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Wasze wsparcie jest nieocenione, więc lisi magowie, wasza magia jest potężna, jesteście awesome. Lisi arcymagowie, wasza magia jest arcypotężna, jesteście arcy awesome. Lisi Twitcher nauci, wasza magia jest Twitcher potężna, jesteście Twitcher awesome. I na Twitchu widzimy się przy najbliższej okazji, która powinna się nadarzyć 7, na pewno 7 o godzinie 18, jeżeli będzie rolowanie, a jeżeli nie, no to na dniach. To jest już wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc życzę wam miłego dnia, dobrego jedzonka, świetnych 5-gwiazdkowych rolek. Niech rowerek RNG wam sprzyja. Miłego do następnego i hej! No i ciekawe, czy się ten stream odbędzie. W sumie zastanawia mnie to bardzo ze względu na to, że ja się nie spodziewałem od samego początku większego zainteresowania postacią, szczególnie, że mi się prywatnie ta postać aż tak bardzo nie podoba, nie? Więc ja się na niego nie nastawiałem, potem ludzie, którzy się nastawiali, usłyszeli, że dostaną go za darmo i mam złe przeczucia, jeżeli chodzi o streama, co też samo w sobie oczywiście złe nie jest, bo grunt, żebyście dostali to, co chcecie i żebyście byli zadowoleni, a streamów nie musimy robić przecież w ogóle i wcale.